trochę inny las, no nie? Więcej liścia z tych drzew i tych paproci różnych. Po lewej stronie mamy zatokę, proszę Państwa. Idziemy w stronę jastarni. Nie wiadomo jeszcze, dokąd nas ta ścieżka zaprowadzi. Nie wiemy, do kiedy ona tutaj się... Dokąd się ciągnie, zobaczymy. O, tu już jakieś fajne miejsce widać. Jakaś brama do czegoś, ale nie wiem do czego. Do czyjejś działki. Do czyjaś działka, no dobrze. No, zarobiście. No nie? Spójrz. Czekaj. O, uwaga. Wbrew pozorom są ludzie. No, chyba o tym miejscu mówiła mi ta. Kto? Ta Aneta. Aneta? Fajnie. No nie? A to jest, tam pan ma bagażnik taki na ramię, który by mi pasował, bo jest, widzisz, między rurkami ramy. A no. I coś tam pod siodełkiem jeszcze jest, widzę. Później bym się musiał zastanowić, co w tym wozić. Idziemy dalej, pięknie jest. Ja tu nigdy nie byłem, przyznaję. Nigdy tu nie byłem. To był super pomysł. Ale myślę, że tędy to możemy dojść do tej. No widać, że się chyba dojdzie, ale pięknie, zobacz, tam kolejne takie miejsce. Ja tu już w sumie czuję smak browaru bytów. Tylko ciekawe, czy taki znajdziemy. No nie, żadne tam żywce inne tam książęce nie wchodzą w grę. Masówki. Jak już, to coś dobrego. No, tutaj to już w ogóle nikogo nie ma chyba. Czadowo. No. W ogóle ten hel jest naprawdę turbo fajny, mega, mega fajny, fenomenalny. Pani Bożena się wczoraj z tego śmiała też. Pozdro Pani Bożeno. O, no spójrzcie. Miodzio. Lepiej niż na toporni. Co to w ogóle wygląda jak nad jakimś jeziorem? No. Majtole. Pięknie. Naprawdę cudo. Aż ci zrobię zdjęcie. Poczekaj, Barbara. Barbara. Mamy jedno. O. O, co ja tak wyglądam trochę? Nie ten. Mhm. Idziemy? Idziemy. Ale ta woda to jest czyściutka. No tylko takie... Zupka, no ale spoko. Ale nie ma przecież żadnego syfu na dnie. No, fajne. Fajnie, jak taka alkantara normalnie. Miodzio. I powrót sobie zrobimy morzem, nie? Tak. Bardzo mi pasuje. Dobrze, że wzięliśmy te buty. Te buty, tak. No bardzo dobrze, bardzo.
Ale jak widzicie tutaj, gdybyście planowali przejechać z rowerem, to jednak trzeba wziąć górski, żeby nie być ograniczonym do tych, do tej jednej utwardzonej alejki. Zobaczcie tutaj, piach, tu się przydadzą rowery górskie. Piękna pogoda, a tu i tak nikogo nie ma. No bo mało ludzi wie o tej ścieżce, na pewno. Standardowo idzie się plażą albo przy ulicy. Jak się nie wie, że tu jest taka cudna droga. No albo lasem z tamtej strony jeszcze można odwiedzić, nie? Ale rower tutaj jest obowiązkowy. Tu trzeba po prostu z rowerem to kilka dni poświęcić, bo tu do objechania jest mnóstwo. Zauważ, już tu mówiłem, ten las jest trochę inny niż tamten przy Helu. Mówisz o tym z tamtej strony? Czy tak, o tym z... No tak, no z tamtej strony, ale bliżej końca półwyspu. To jest wejście 49, czy jak? Nie wiem. Tak czy siak 49. Szlak niebieski. Co to oznacza? Oznacza, że to jest taki szlak właśnie niebieski. Znowu plecy mojej żony nagrywam. To jest pierwszy. Już więcej widział. O. Ja to już bez koszulki idę. A ty? A ja nie. O! Ała! Co? Pobolało. I już, proszę Państwa, widać molo w jastarni. Już jesteśmy blisko, jakieś budynki tam za drzewami już się pokazują. Pięknie. Zobaczcie. Rewelacja. Ile razy można powiedzieć, że jest pięknie, rewelacja, Mistrzostwo Świata? Mega, mega fajnie. No. A to się okaże, proszę Państwa, ile razy, bo jeszcze ten film się nie skończy. Nie wiem, czym tu pachnie, ale chyba nie chcę się zastanawiać. Nie czuję. O, jesteś. Ciekawe, czy my tam dalej wyjdziemy w ogóle, wiesz? Tam leży jeden pan. Tutaj to chyba kemping był kiedyś. Nie, świeży domek jakiś tutaj. Jaki a, świeży domek? Na środek. No tu jest dom. Czekaj. Co tam zajdzie? Wiem, to jest ten po prawej stronie, co się mija naprzeciwko tego nowego, tak? Tak. Co, wychodzimy tutaj? Czy idziemy tam dalej? No to chodź. O, tu już są ludzie. Doszliśmy do tego molo, które było widać. I teraz co, musimy się przebić przez ten ośrodek chyba. Ale gdzie dokładnie jesteśmy i ile jeszcze zostało do tego, no powiedzmy, tak, centrum z mariną, tak? Bo to chyba to tak się traktuje jako centrum. To się zaraz okaże. To co, idziemy? No, poczekaj chwilę. No. Ale klasyk. Bar u Posejdona tam jest nawet. Kurde, aż sobie wejdę. Co jest? No, klasyczek niezły.
Fajos. Starych, no. Bo jest fajne tutaj. Ale dałaś dobry pomysł. O kurde. No. Z polskich gratów, no. Jakichś PRL-owskich takich, nie? O tak. Nie ma za co. No. Stawiam ci faworka. No, ekstra tam jest przecież. Jakie drzwi? Z pokoju masz widok na fury wtedy. Recepcja, super, ale czad. No, klasyka. Śniadanie, obiady, kolacje, tak jak w jakimś sanatorium. Stuwa za dwie osoby, za pokój od tamtej strony, tylko takie są. I dodatkowo 50 zł za śniadanie płacę. Za osobę? Tak. No, czadowo. Czekaj, za dwa śniadania więcej, za tyle samo, co za chyba pokój tak. Za tobę? Stuwa za pokój, kumasz? Jak to jest możliwe? Ale to fajnie. Normalny, wiesz, pełny wyżywienie. No. Nie wiem, na taki smak to super. Klimat jest niesamowity. Znaczy tak normalnie, może nie, ale na taką imprezę jakąś. No. Mój mąż. Instruktorzy. Czadowo. Czekaj, jeszcze zrobię zdjęcie tutaj, w całości. O. Dziękujemy. I dalej nasz spacer wygląda już tak, mniej przyjemnie. Dlatego z przyjemnością wrócimy plażą, morzem.